I witam serdecznie w kolejnym tygodniu przygotowań. 9 weeks out. Już zostało 9 tygodni do zawodów, w których, jak wszystko pójdzie według planu, wystartuję. Z ciekawych rzeczy, takich jak mówiłem ostatnio na końcu niedzielnego treningu, nie byłem wam w stanie w ogóle nagrać, ponieważ dopadł mnie kryzys. Bardzo ciężko mi się pracowało. Nawet nie miałem siły wyciągać kamery z auta i w sumie nie nagrałem treningu nóg. Wczoraj miałem rest day, dzisiaj mamy wtorek i rozpoczynamy kolejny tydzień przygotowań. Rano na czczo 20 minut cardio, pięknie wjechało. Teraz jadę robić kolejną część cardio, trening i znowu cardio. I dzisiaj luz. Trochę poodpoczywam, może się trochę poopalamy, co by bronzer później lepiej siadał. I co? Tak, kryzysy się pojawiają, pojawiać się będą, to jest normalne. Trzeba po prostu odpocząć, jak jest rest day, konkretnie wypocząć. Pamiętajcie, dalej trzymać michę. I co? Ten tydzień będzie ciężki pod względem i pracy, i treningów. Jeszcze sobie trzeba zrobić badania, wszystko skontrolować. I co wam powiem? Nie ma tego złego. Pamiętajcie, rób to, co kochasz. Nawet jak ci się nie chce, bo dojdziesz tam, gdzie chcesz być. Dalej nie będę mówił. Wiecie, jakie są powiedzenia. Tu nie chodzi o jakieś mądre sentencje. Po prostu chcesz być ponadprzeciętny, rób rzeczy ponadprzeciętne. Chcesz wyglądać ponadprzeciętnie, trzeba zrobić swoje. Czas i tak mija, jak to mówi Aro Martyna. Widzę, forma wyostrza się. Pozdrawiam serdecznie. Czerw team pełną parą. Zapierdzielamy. Hello. Drugą rękę też? No, możesz. To jest lepsza. Bardzo, biceps, kurde. Motherfuckers.
To jest na szczyt bicepsa? To jest na zaszczyt bicepsa. Jak to zrobisz, to twój biceps czuje się zaszczycony. Szukam ćwiczeń na szczyt bicepsa. A jakbym zrobił szczyt bicepsa na rysach, to będzie dobrze? Ma to możliwe sens? Okay. A to pytaj Doriana. A to nie chodzi po górecką, ma wiedzieć. Dobra, mój kamerman, Domino Workout. Ostatnio go widzieliście na treningu. Jeszcze coś wspólnie pewnie nakręcimy, może jakąś roleczkę. Tymczasem ja skończyłem trening, idę robić cardio. I widzimy się. Team Domino. Tak jest. Czerw team. 9 tygodni. Elo. I witam wszystkich serdecznie, mamy trzeci dzień treningowy, lecimy nogi. Wybaczcie, mówię głośniej, bo zapomniałem dzisiaj mikrofonu. Pozdro.
No i witam serdecznie, mamy sobotę, czwarty dzień treningowy w tym tygodniu. Lecimy z kolejnym treningiem. Dziś jest 3 sierpnia, sobota, zostaje równo 8 tygodni, także kończymy dzisiaj 9 tygodni do zawodów. Rozpoczynamy 8 weeks out. Na treningu nagram wam, co wam nagram, a po treningu pokażę wam otwarcie, ponieważ dzisiaj oficjalne otwarcie sklepu SFD w Tarnowie w M-Parku. Pokażę wam, jak wygląda sklep. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dobra, witam serdecznie po treningu. Lecę właśnie na otwarcie drugiego sklepu SFD w Tarnowie Michała. Zaraz wam pokażę gdzie. Thank you.
Witam serdecznie, dzień dobry. Siemano, cześć. Cześć, cześć. Czołem. Siemanko. Zobaczcie, Michał już gotowy na miejscu. I jak, Michał? Otwarcie? Jak najbardziej na plus, także klientów coraz więcej, bardzo dużo, także jak najbardziej na plus otwarcie. No i super. Zobaczcie, jak wygląda sklep. I Michał, może byś wspomniał za chwileczkę o jednej ważnej rzeczy. Popatrzcie, cały asortyment. Od której do której jest otwarte? Od poniedziałek, piątek 9:20, sobota tak samo 9:20. Także na chwilę obecną do takiej godziny otwarcia. Dobra, słuchajcie, ja z Michałem was zapraszam. To jest M-Park w Tarnowie. Błonie 2. Tak jest. 9:20. Zapraszamy.